Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Konrad Książak, a to jest kanał poświęcony inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych. W dzisiejszym kilkuminutowym odcinku chciałem powiedzieć kilka słów o konkurencji. My jako inwestorzy indywidualni inwestujemy w spółki, czy to na GPW, czy to na New Connect. Te spółki są zrzeszone w różne indeksy. Są indeksy jak WIG20 czy WIG30, czyli 20 największych polskich spółek, 30 największych polskich spółek jest MWIG40, SWIG80, ale są też indeksy branżowe. To znaczy jest na przykład niedawno wszedł WIG Technologia, jest WIG Chemia i tak dalej, i tak Warto sprawdzić, czy innym spółkom z konkurencji czasem nie idzie lepiej. Dla przykładu, mam tu tak indeks Wigmoto, czyli spółki motoryzacyjne. Jeżeli zobaczymy, do tego indeksu należy kilka spółek. Jeżeli wybraliśmy, powiedzmy, spółkę do analizy Autopartner, powiedzmy, że analizujemy spółkę Autopartner SA, możemy zobaczyć o firmie, czyli Czym dana spółka się dokładnie zajmuje? Importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostarczych motocyklowych. Czy to dobrze, że spółka jest importerem, czy źle? Mówiłem o tym niedawno w filmie. Teraz macie tutaj na górze link. Jeżeli klikniecie, zobaczycie firmę o importerach i eksporterach. Możemy zobaczyć jej dane finansowe, takie najważniejsze, jak wskaźniki, cena zysk, wartość księgowa ROA ROE. No zobaczmy tutaj, że ta cena do zysku nie jest najlepsza, 11, ale już cena wartość księgowa bardzo dobra, niecałe dwa, cena do przychodów 0,53, czyli też bardzo dobra. Jednak ROE jest duże, a w przypadku kiedy ROE, czyli ten rozwój jest duży, czasem idzie też za tym wyższe cena zysk. To jest bardzo często spotykane i powiedzmy, że ta spółka nam się podoba i wskaźniki są atrakcyjne. Możemy zobaczyć Finansej, dokładnie jak to w raportach kwartalnych, czy to rocznych się rozkładało. Jeżeli zobaczymy sobie raporty roczne skonsolidowane, za ostatnie 4 lata widzimy, że przychody cały czas rosną. Zysk działalności operacyjnej też przepływy netto są na plusie, aczkolwiek musimy zobaczyć, czy przepływ z działalności operacyjnej jest w 2018 na plusie, 17 czy 16 to już jest duży minus o przepływach Pieniężnych również mówiłem w innym filmu, i teraz w tym momencie macie link do tego filmu. Tutaj, właśnie na górze, powiedzmy, że ta spółka nam się podoba. Chcemy w nią zainwestować. Warto zobaczyć inne spółki z tego sektoru. Czy czasem nie jest tak, że akurat ten sektor jest bardzo mocno na plusie? Czy nie jest tak, że wiele spółek z tego sektoru będzie dobra, a dzięki temu, że zrobimy dobry research, znajdziemy jeszcze lepszą? Więc, jeżeli jesteśmy przekonani do jakiejś spółki ze względu na dobre finanse, bo jeżeli chodzi o raporty spółki, konkretnie Autopartner, przychody cały czas na plusie, zysk działalności operacyjnej cały czas na plusie, tutaj trzeba by się zagłębić w raport finansowy dokładnie. Dlaczego te przepływy netto z działalności operacyjnej w 2017 były tak mocno na minusie. W 2016 też były mocno na minusie. Teraz widzimy, że jest bardzo dobra sytuacja, bo, po pierwsze, działalność operacyjna jest na plusie i przepływy netto ogółem też są na plusie. I teraz warto porównać sobie inne spółki z tego samego sektoru, zobaczyć, czy one też mają podobne finanse. Jeżeli wszystkie będą miały podobne finanse, możliwe, że po prostu cały sektor jest obecnie na fali. Są niektóre sektory, które mogą być sektorami sezonowymi. Jeżeli są jakieś firmy remontowe, na przykład Śnieżka, ona może mieć tak, że wyższe przychody i zyski ma w jakichś tam miesiącach, zazwyczaj letnich, wtedy ludzie robią remonty, a w innych miesiącach te zyski mogą być mniejsze. Nie wiemy, czy tak jest z indeksem WIGMOTO. Zaraz możemy to zobaczyć przez to, że zobaczymy sobie inne spółki z tego sektoru. Z tym, że jeżeli patrzymy spółki nawet z tego samego sektoru, musimy zobaczyć Tą zakładkę o firmie z wszystkich spółek, dlatego, że bardzo często jest tak, że spółki z tego samego sektoru nie do końca zajmują się tym samym. Na przykład, mimo że KGHM i JSW będzie w tym samym sektorze, WIG Górnictwo, to wiemy, że zajmują się czymś innym. Wiemy, że obie to są spółki wydobywcze, ale wydobywają coś innego. KGHM oczywiście wydobywa miedź, srebro. JSW wydobywa węgiel. No i mimo, że mamy tutaj i JSW i KGHM, to mogą być różne spółki i ciężko je z sobą porównywać. Dlatego trzeba zobaczyć czym się dokładnie zajmuje dana spółka, mimo, że jest w tym samym sektorze. Przypominam autopartner, importer dystrybutor części zamiennych do samochodów intercars, dystrybucja części zamiennych do aut osobowych, ciężarowych, dostawczych, czyli można spokojnie porównywać te dwie spółki. Jeżeli chodzi o Bach, czyli British Automotive Holding jest to dystrybucja samochodów, części zamiennych, akcesoriów oraz kompleksową obsługę marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin o tej spółce w tamtym roku było dosyć głośno ze względu na kontrakt z Jaguarem, ale widzimy, że właściwie pierwsza linijka w Interkarsie i Autopartnerze są dokładnie takie same, więc spokojnie można zobaczyć te spółki. Warto sprawdzić jakie mają obie wskaźniki idealnie to porównać i wyniki finansowe i wskaźniki obu tych spółek i zauważmy że jeśli chodzi o cenę do zysku mają dosyć podobną wartość księgowa też dosyć podobna jeżeli chodzi o rozwój tutaj bardziej widzimy rozwija się autopartner niż intercars zadłużenie widzimy że też troszeczkę mniejsze ma autopartner niż Intercars o zadłużeniu, też kiedyś mówiłem w odcinku o trupach w szafie. Teraz też tutaj można zobaczyć, właśnie link się wyświetla. W ten sposób można sobie porównać bardzo fajnie spółki, zanim przejdziemy do raportów finansowych, które są bardzo, bardzo obszerne. Możemy zobaczyć też ich finanse za ostatnie lata. No i spójrzmy, jeśli chodzi o raporty roczne. Intercars, spółka dużo większa, ale bardziej interesuje nas może nie tyle, ile ona zarabia, tylko to, jaki jest jej rozwój, czyli jaka jest zmiana przychodu. Jeżeli chodzi o wielkość tej spółki, to warto zobaczyć tutaj jedną rzecz, czyli kapitalizację, na ile jest wyceniana spółka. Zauważmy. Intercars notuje 8 milionów przychodów, tutaj 7 milionów 6, 6, 7, 8. Jeśli chodzi o autopartner, około milion Niecały milion, czyli około 6-7 razy większe przychody niż Autopartner ma Intercars. Jeśli chodzi o zysk z działalności operacyjnej, tutaj 80 tysięcy, tutaj 313 tysięcy, 50, 300, 315, 40, czyli tutaj mamy czterokrotnie większy zysk, a wcześniej był jeszcze większa ta różnica. Widzimy, że Intercars zanotuje kilku, pięciu, sześciu, siedmiokrotnie większe przychody i zyski niż Autopartner. I warto sobie zobaczyć teraz, na ile inwestorzy ją wyceniają. Czy inwestorzy wyceniają autopartner około te 5-6 razy mniej niż Intercars? Jeżeli zobaczymy kapitalizację w milionach, oczywiście, 646 milionów ma autopartner, czyli na tyle jest wyceniana przez inwestorów, a Intercars wyceniany jest na 3 miliardy. Czyli około 5 razy więcej, czyli jeżeli chodzi o zyski i przychody, myślę, że to jest taka racjonalna wycena. Około 5 razy więcej mają przychodów i zysków, 5 razy więcej są wyceniani. Bardzo fajnie właśnie tutaj jest porównać to i zobaczyć, czy. Sklep, który jest 10 razy większy, jeśli chodzi o przychody i zyski, jest rzeczywiście 10 razy mocniej wyceniany, bo jeżeli nie, to albo jest jeden przewartościowany, drugi niedowartościowany. Tutaj bardzo fajnie zauważyć różnicę, więc jeżeli znajdziemy już jakąś dobrą spółkę, zanim przejdziemy do raportów finansowych, które są obszerne na kilkadziesiąt stron, warto zobaczyć porównanie tych spółek z innymi spółkami z sektora. Można tu zobaczyć i porównanie kapitalizacji, zysków, przychodów, to czy wypłaca dywidendę, czy nie. Widzimy, że obie te spółki wypłacają dywidendę w tym roku 2 grosze, jeśli chodzi o autopartner, 71 grosze, jeśli chodzi o interkars, ale oczywiście trzeba zobaczyć, jaki to jest procent z akcji. Widzimy, że autopartner ma 4,25, a interkars na 213, więc... Procent z tych akcji będzie zupełnie inny. I dzisiaj właśnie o tym chciałem powiedzieć. Konkurencja jest bardzo ważna, nie wolno jej lekceważyć i warto zobaczyć spółki z indeksu, żeby zobaczyć, czy czasem konkurencja nie jest lepsza od spółki, którą chcemy zainwestować, bo chcemy inwestować tylko w najlepsze spółki, czyli liderów rynku, a najlepiej przyszłych liderów rynku, czyli kogoś, kto się najlepiej rozwija. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Ciekawi mi, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Daj znać o tym w komentarzu i koniecznie pobierz darmowego e-booka o inwestowaniu. Link do niego znajdziesz w opisie pod filmem. Polecam Ci zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Jeśli udostępnisz wideo, będę Ci wdzięczny. Majo.